Znajdujemy się na kolejnej kwaterze w tym samym gospodarstwie. Jest to nowe nasadzenie konferencji, ale na glebie, gdzie od pół wieku rosną sady. Słuchajcie, dlaczego producent zdecydował się na technologię węglową i jaką wybrał w tym przypadku? To tak króciutko. Karbochumik niefiltrowany, 200 litrów na hektar rzędowo, tak samo jak w przypadku borówki, ale karbomat nie jako ściółka, a jako dodatek do gleby pod system korzeniowy, jako kondycjoner. Pod każdą sadzonkę. Dlaczego? Powód jest prosty. Jeżeli mamy taką sytuację skomplikowaną jak sad po sadzie, czyli po prostu zmęczoną glebę, musimy ją maksymalnie zbiologizować z jednej strony, z drugiej strony nasycić, a zwłaszcza biorąc pod uwagę gruszę, substancją organiczną. Grusze z jednej strony wymagają nawet więcej substancji organicznej w glebie niż jabłonie, z drugiej strony są bardziej wrażliwe na zlegniętą, mokrą glebę, która się bardzo powoli ogrzewa wiosną. A więc trzeba wprowadzić dużo substancji organicznej i to niekoniecznie młodej, fermentującej, tylko właśnie tej takiej trwałej, która tą glebę rozluźni, spowoduje, że będzie ona lepiej przewietrzona, będzie szybciej się ogrzewa na wiosnę. No, grusze kwitną wcześniej niż jabłonie, więc muszą do tego wystartować również wcześniej. Pół wieku sad, ale producent zdecydował się dbać o glebę tak, żeby nie borykać się z chorobami replantacji. Czy to jest dobre rozwiązanie? Bardzo dobre rozwiązanie, które ma dodatkowe zalety, mianowicie takie, że ten karbomat, który został wykorzystany właśnie pod bryłę korzeniową, z jednej strony w okresach suszy jest magazynem wody i to jest taka gąbka biologiczna nasiąknięta wodą, z drugiej strony, to co mówiłem wcześniej, karbomat, czyli jednym słowem stara substancja organiczna, ma ogromną pojemność sorpcyjną. W tym momencie praktycznie to, co by mogło opuścić rejon bryły korzeniowej i pójść w głąb gleby, jest blokowane, jest zatrzymywane przez tą gąbkę biologiczną, czyli nie tylko woda, ale także substancje mineralne. Ja powiem jedną ważną rzecz. Karbomat jest produktem organicznym bardzo długo mineralizującym się, więc będzie mineralizował się i oddawał swoje właściwości przez lata do tej gleby, kiedy ten sad będzie rósł, kiedy będziemy mieli konieczność wymiany sadu na nowy i aplikację nowej masy organicznej, nowego karbomatu, to będziemy kontynuować dobrą kulturę tej gleby i korzystać z tego, co zostało wypracowane przez poprzednie lata, albo może nie wypracowane, ale czego nie zubożyła nam dana produkcja. Należy to widzieć jako inwestycję. Młody węgiel brunatny będzie się rozkładał, on się rozkłada bardzo powoli. W warunkach glebowych będzie rozkładał się około 20 lat. Czyli przy wymianie sadu, powiedzmy sobie za lat 10-12, przy nasadzeniach nowych drzew, duża część tego karbomatu już tam będzie i to będzie już kolejne jakby zainwestowane środki w to, żeby ta choroba replantacyjna, jeżeli miałaby wystąpić, będzie w dużo słabszym nasileniu, a z kolei jakość gleby od razu na samym wstępie dużo lepsza będzie niż w poprzednim cyklu. Oprócz tego oczywiście również na tych kwaterach będzie stosowany karbochumik ofiltrowany przez fertygację i biostymulacja dolistna. Dziękuję. Dziękuję.